Użycie urządzenia wypornościowego z kursu Advanced'a, z programu Adventures in Diving. Tak naprawdę demonstrację tego ćwiczenia najczęściej będziesz przeprowadzał w wodzie otwartej. Ja ją pokazuję w basenie, tak żeby była lepiej czy bardziej przejrzysta ze względu na widoczność. W tym ćwiczeniu, podczas demonstracji, warto, żebyś zwrócił kursantom uwagę na kilka elementów. Pierwszy z nich to to, że worek wypornościowy oraz ten element, który służy do wyciągania, musi być rozdzielony i rolą kursanta jest połączenie tych dwóch elementów. On to może zrobić pasem, on to może zrobić za pomocą liny, węzła, zależnie od tego, jakiego obiektu używasz. Drugi element to kwestia użycia oktopusa do napełniania worka wypornościowego. Tutaj bardzo istotne, żebyś pokazał kursantom, że oktopusa używa się odwróconego ustnikiem do dołu, z tego względu, że w sytuacji przymarznięcia lekkiego czy wzbudzenia się automatu jest po prostu mniejsza szansa na to, że taki automat przejdzie w pełne zamarznięcie. Następnie w trakcie wynurzania, szczególnie z większej głębokości, warto jest, żebyś pokazał kursantowi to, w jaki sposób kontrolować worek i w jaki sposób zapobiegać, żeby to rozprężające powietrze nie spowodowało gwałtownego wynurzenia się do powierzchni. Z tym ćwiczeniem, oprócz kursu Adventures in Diving, możesz spotkać się podczas misji poszukiwania i wydobywania w ramach kursu Dive Mastera oraz na kursie instruktorskim. Thank you.